Pozwólcie, drogie siostry, drodzy bracia, również drodzy internauci, że przywitam was słowem, którym Jezus witał swoich najbliższych po zmartwychwstaniu. Pokój wam. Pokój wam, drogie siostry, drodzy bracia. On sam stanął wśród nich i rzekł: pokój wam. To jest cytat z Ewangelii świętego Łukasza. Moi drodzy, tak jak kiedyś Jezus stanął pośród swoich najbliższych, by ich wesprzeć, by dodać im otuchy, by powiedzieć pokój wam, dlatego że byli zaniepokojeni, o czym za chwilę. Wierzę, że i dziś Jezus stoi tutaj, aby to samo powiedzieć do mojego i twojego serca w ten dzisiejszy świąteczny poranek. Bo jestem przekonany, że może być wiele osób tutaj na tym miejscu albo odsłuchujących nas, którzy to poselstwo, tą myśl potrzebują usłyszeć, których serca pomimo tego świątecznego nastroju są zaniepokojone. Coś przeżywamy, bo życie takie jest, bo życie, w którym żyjemy, przynosi sytuacje, które są dla nas niejednokrotnie trudne. I Jezus właśnie dziś chce powiedzieć nam tą myśl: pokój wam. Kochani, chciałbym, żebyśmy otworzyli Boże Słowo. Będziemy czytać ten świąteczny poranek, troszeczkę dłuższy fragment. Pozwólcie, że wyjątkowo przeczytam go z innego przekładu Bożego Słowa. Wiecie, czasem dobrze sięgnąć po inny przekład. Troszkę czasem zaczynamy myśleć na tym, co jest napisane, bo jest to inaczej sformułowane i czasem lepiej do nas docierają te słowa. I jak już w piątek zapowiadałem po usłudze brata pastora Michała, opieram swoje usługiwanie na dokładnie tym samym fragmencie, które słyszeliśmy w piątek. A więc Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, ale przeczytamy troszeczkę dłuższy fragment. Czyli całą tą historię o drodze do Emaus. Od 13 wersetu. Lecz oto dwaj spośród nich poszli tego samego dnia, to znaczy w poranek wielkanocny, w tym momencie, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Czyli poszli tego samego dnia do miasteczka Emaus, które było odległe o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali o tym wszystkim, co się wydarzyło. A kiedy tak rozprawiali i zastanawiali się wspólnie, przyłączył się do nich sam Jezus i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby zakryte, żeby go nie rozpoznali. On zaś rzekł do nich: cóż to za rozmowy prowadzicie idąc? A oni zatrzymali się i byli przy tym smutni. Wtedy jeden z nich, ten, któremu było na imię Kleofas, powiedział: to ty mieszkasz w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam stało w ciągu ostatnich dni? A on zapytał: a cóż takiego? Wtedy mu powiedzieli: nie słyszałeś o Jezusie Nazareńskim, który był prorokiem potężnym w czynie i w słowach wobec Boga i całego ludu, i o tym, jak najwyżsi kapłani, przywódcy nasi skazali go na karę śmierci i jak go ukrzyżowali? A myśmy się spodziewali, że on wyzwoli Izraela. Lecz oto dziś mija trzeci dzień od czasu, jak to wszystko się stało. A niektóre z naszych kobiet jeszcze bardziej nas przeraziły. Były bowiem już przed świtem przy grobowcu i nie znalazłszy jego ciała, przybiegły i powiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy im oznajmili, że on żyje. Poszli więc niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak mówiły kobiety, lecz jego samego nie znaleźli. Wtedy on odpowiedział do nich: o niemądrzy! Jakże trudno uwierzyć wam w to wszystko, co mówili prorocy. Czyż nie tak właśnie miał cierpieć Mesjasz, żeby potem wejść do swej chwały? I rozpoczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wyjaśniał im, co było o nim we wszystkich pismach. I tak znaleźli się już blisko miasteczka, do którego zdążali. On zamierzał, jak się wydawało, iść dalej. Lecz oni nastawali na niego, mówiąc: zostań z nami, zbliżył się już wieczór, dzień się już kończy. Wszedł więc, by zostać z nimi.
A kiedy siadł z nimi do stołu, wziął chleb, pobłogosławił i połamał go, a potem podawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali go, lecz on znikł z ich oczu. Mówili potem do siebie, czyż nie płonęło w nas serce, gdy przemawiał do nas w drodze i wyjaśniał nam pisma? I powstawszy jeszcze tej samej godziny, wrócili do Jerozolimy, gdzie znaleźli 11 zgromadzonych razem z tymi, którzy z nim byli. I ci powiedzieli, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni zaś opowiadali o tym, co się im przydarzyło podczas podróży i jak go rozpoznali w czasie łamania chleba. I kiedy jeszcze to mówili, oto stanął pośrodku nich Jezus i powiedział, pokój wam. Moi drodzy, historia. Historia mówiąca o drodze do Emaus. Dwóch uczni szło drogą do Emaus. Jednego znamy z imienia Kleofas, a drugi to może jesteś ty, może jestem ja, może ktoś z nas. Bo nieraz bywa tak, że możemy podobne rzeczy przeżywać. Kochani, niedaleka droga. W przeliczeniu tych 60 stadiów na tą grecką jednostkę to jest ponad 11 kilometrów. Nieważne jest tak, jak długa to droga, ważny jest kierunek tej drogi. Bo oni oddalali się od Jerozolimy, szli z Jerozolimy, oddalając się od niej. A właśnie w Jerozolimie wydarzyło się coś najpotężniejszego i najwspanialszego w dziejach w ogóle całego wszechświata. Oto stało się zbawienie. Oto Chrystus zmartwychwstał. Oto triumf nad śmiercią. A oni uciekają. A oni oddalają się od Jerozolimy. Kochani, gdybyśmy tak my mogli w tych czasach żyć i gdybyśmy się znaleźli na tej drodze, w którym kierunku byśmy szli? Do Jerozolimy czy od Jerozolimy? Wiecie, ten kierunek drogi umownie, obrazowo, on jakby odzwierciedla nasze emocje. On odzwierciedla to, co przeżywamy, nasze nastawienie. Bo widzicie, kiedy go rozpoznali, jak czytaliśmy, to co? To wszystko się zmieniło. To nagle pełni szczęścia, pełni radości, pełni zapału z powrotem wracają do Jerozolimy. Ale oddalając się, idąc z Jerozolimy do Emaus, jak możemy ich określić, ich stan emocjonalny? Jak czytaliśmy, byli smutni, byli przygnębieni. Z całego tego opisu możemy wywnioskować, że byli zawiedzeni, rozczarowani. Myślę, że ich stan emocjonalny to po prostu, mogę powiedzieć tak, oni byli w rozsypce. Bo oto totalnie wszystko się im rozsypało. Mieli takie marzenia, mieli takie nadzieje, o czym słyszeliśmy w piątek. I wszystko teraz jest gdzieś w nieokreślonym miejscu. Są pełni strachu, są pełni beznadziei. Strachu. Oni odchodzą od Jerozolimy, dlatego że zginął ich mistrz. Boją się represji nad sobą, dlatego uciekają. Moi drodzy, strach. Strach, musimy wiedzieć. Ten strach, który dotykał ich serc. Strach, który nieraz nam towarzyszy. Musimy wiedzieć i pamiętać, że zawsze jest naszym wrogiem, że jest naszym nieprzyjacielem. Kochani, ale Jezus przyszedł po to, aby pokonać ten strach, aby uwolnić nas ze strachu. I powiem tak, Jezus nigdy w naszym życiu nie będzie żył w partnerstwie ze strachem. Albo On, albo strach. Ale On przyszedł, aby zwyciężyć strach. Moi drodzy, lęk, strach, jak wiemy, zawsze powoduje to jedno, że tłumi, gasi wszelką nadzieję, wszelką wiarę. Powiem w ten sposób. Strach to nie jest przeciwieństwo wiary. Strach nie jest niewiarą. W pewnym sensie strach jest wiarą. Zrozumcie mnie dobrze. W pewnym sensie strach jest wiarą, ale tą odwrotną. Strach wierzy w to, że stanie się to najgorsze. Strach wierzy w to, że to diabeł zwycięży. Strach wierzy w to, że nic się nam nie powiedzie. Strach wierzy w to, że Boże plany w stosunku do nas się nie powiodą. Ale Jezus przyszedł rozprawić się ze strachem. Jezus też doszedł do tych uczni, aby im pomóc,
aby im pomóc w ich strachu, w ich przygnębieniu, w ich rozsypce emocjonalnej. Ale powiem tak, my tu koncentrujemy się na tych dwóch osobach idących do Emaus. Ale prawda jest taka, że wszyscy tak przeżywali. Że wszyscy, którzy kiedyś chodzili z Jezusem, byli w takim samym stanie. Oto Ewangelia Marka. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, czyli w jakiejś większej liczbie osób, która wcześniej z Jezusem przebywała, a którzy się smucili i płakali. Moi drodzy, to jest stan emocjonalny, to jest obraz większej grupy osób. Oni wszyscy byli dotknięci. Oni wszyscy byli załamani tym, co się stało. Zobaczcie, nikt nie stał przed grobem, oczekując zmartwychwstania. A przecież wiedzieli. Przecież Jezus wielokrotnie im to mówił, że tak musi się wydarzyć, że musi zostać zabity, że musi wycierpieć, ale że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I popatrzcie, nikogo nie było przed grobem, aby teraz czekać i świętować Jego zmartwychwstanie. Powiem, byli. Rzymscy żołnierze. Oni byli. Oto arcykapłani, wrogowie Jezusa, ci, co wydali wyrok na Niego. Oni pamiętali Jego słowa. Kościół, uczniowie nie. Ale oni pamiętali i wystawiono strażę. Kochani, jakie by to było piękne. Jakie by to było niesamowite, gdyby tamtejszy, w cudzysłowie, kościół, zalążek kościoła, apostołowie, gdzieś tam w tle, poza strażami, stali i oczekiwali. Nasz Pan zmartwychwstanie. Tak jak obiecał. Odliczamy czas. Już zbliża się ten trzeci dzień. Ale nikogo nie było. Widzicie, nawet kiedy kobiety, które spotkały wcześniej aniołów, kiedy wróciły do uczni, kiedy mówią im, Pan stał prawdziwie, co apostołowie odpowiedzieli? Powiedzieli, pisze Łukasz, wydało się im to niczym baśnie. Nie wiem, jaka była między nimi konwersacja, ale przypuszczam, że zostały te kobiety wyśmiane, zlekceważone. Co oni, mężczyźni, będą się wsłuchiwać w takie, przypuszczam, bardzo emocjonalne opowieści kobiet. Oni widzieli. Pan zginął. To była prawdziwa śmierć. To była prawdziwa, realna śmierć. Na dowód tego był rozdarty bok. Wypłynęła woda i krew. Nie można było tego przeżyć. Więc może już ciszej nad tym grobem. Taki był stan emocjonalny i tych dwóch, i tej szerszej grupy. Moi drodzy, i tak wiele osób czuło się w tamten wielkanocny poranek. Załamanych, smutnych, zastraszonych, co dalej z nimi będzie. A dzisiejszy poranek wielkanocny? Pod wieloma uśmiechami może kryć się coś podobnego. Chciałbym, abyśmy się teraz przez krótką chwilę zastanowili nad powodami, dlaczego oni tak się czuli. I myśląc nad tym, dlaczego oni tak się czuli, patrzmy na samych siebie. Czy nie znajdziemy podobnych sytuacji w nas samych? Wymienię, myślę, 3 powody. Po pierwsze, opra to oczywiście na tej drodze do Emaus, na tych dwóch uczniach, choć jak mówię, to jest szersze. Po pierwsze, oni nie znali prawdy. Prawda była taka, że Jezus żył. Ale oni zakodowali sobie tą nieprawdę. Jezus nie żyje. Drugi powód to było to, że oni nie widzieli Jezusa. Jezus szedł z nimi. Jezus rozmawiał z nimi. Ale oni tego nie zauważyli. Oni nie dostrzegli w nim Jezusa. A trzeci powód to jest ten, o którym w piątek słyszeliśmy, to jest to, że mieli niewłaściwe oczekiwania. I pokrótce te 3 powody. Moi drodzy, oczywistą nieprawdą dla tych uczni było to, że wierzyli, byli jakby zaprogramowani na to, że Jezus nie żyje. I twierdzili i byli przekonani, że stało się to najgorsze, co mogło się stać. Jaka była prawda? Dokładnie odwrotna. Bo o Jezus żył, Jezus z nimi rozmawiał, i stało się to najlepsze, co mogło się stać. Moi drodzy, przechodzę teraz do nas. W jaką prawdę my wierzymy?
albo jaką nieprawdę my możemy uwierzyć, albo jaka prawda jest przed nami zakryta. Mam nadzieję, że nie ma nikogo spośród nas, ani słuchaczy, którzy może w internecie będą słuchać, którzy by wierzyli w to, że nie było zmartwychwstania. Wiecie, ta plotka rozesłana zaraz po zmartwychwstaniu, choć była głupia, jednak bardzo się przyjęła. Dlaczego mówię, że była głupia? Bo była niedorzeczna. Oto oni powiedzieli, że wtedy, kiedy spaliśmy, to przyszli uczniowie i ukradli ciało Jezusa. Dwie niedorzeczności. Po pierwsze, skoro spali, to jak mogli widzieć, że ktoś przyszedł i ukradł ciało? Przecież to musiało narobić hałasu. Ten kamień, wynieść zwłoki. Oni spali, a jednak to widzieli. A po drugie, ten sen był tak głęboki, że oni nawet rozpoznali złodziei. To jest bez sensu. Ale widzicie, ta prawda rozprzestrzeniła się bardzo mocno. Ale mam nadzieję, że wśród nas nie ma nikogo, który by w taką prawdę chciał wierzyć. Ale nam zagraża inna nieprawda. Nam zagraża to, że możemy w coś innego wierzyć lub w czegoś, w jakąś inną nieprawdę uwierzyć. Zaraz się to powyjaśnia. Moi drodzy, pytanie pomocnicze. Jakiego Jezusa znasz? Jaki masz obraz Jezusa w swoim sercu, w swoim życiu? Bardzo powszechny, przedstawiany obraz dziś Jezusa to jest ten wiszący na krzyżu. Ten bezradny wiszący na krzyżu. Myślę, że nie na takim Jezusie, chociaż to była oczywiście prawda, skupiamy swoją uwagę i nadzieję. Wiszący na krzyżu czy położony w grobie. Ale moi drodzy, chcę dziś pobudzić nas do tego, abyśmy na nowo uchwycili się, zobaczyli takiego Jezusa, jakim On naprawdę jest. Zmartwychwstałego, żyjącego, pełnego mocy, pełnego chwały. Kochani, kiedy Jezus po swym zmartwychwstaniu już wiele, wiele lat objawił się Janowi na wyspie Patmos. Jan, jego bliski uczeń, kiedy go zobaczył, to upadł. On nawet nie potrafił go określić. Zauważcie, że w tym opisie cokolwiek Jan chce określić, opisać, wszystko używa słowa podobny do, bo nie potrafił, nie znalazł słowa, aby potrafił określić Jezusa. Ale tamte słowa, które Jezus powiedział do Jana, który może znajdował się też w pewnym dołku. Oto zesłany, stary człowiek, umęczony, samotny na wyspie, zesłany tam po to, żeby dokończył swoich dni. Jezus objawia mu się i mówi do niego tak, to jest objawienie 1:18. Nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. I na to chcę zwrócić uwagę. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Jezus przychodzi i mówi, Janie, ja naprawdę żyję. Ja jestem żyjący. Prawda, byłem umarły, ale żyję i mam klucze i piekła i śmierci. Jezus, żegnając się ze swoimi uczniami, mówi do nich, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Moi drodzy, czy naprawdę takiego Jezusa znamy? Jezusa, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, który jest wszechmogący. Wiecie, boję się, że to może być nasz chrześcijański slogan. No bo któż nie wie, że Jezus jest wszechmogący? Ale na ile to jest realne? Na ile to jest świeże w moim i twoim sercu? Na ile tym naprawdę żyjemy? Wiecie, bo to, że Jezus jest wszechmogący, to my wiemy, to my powtarzamy, to nawet nie robi na nas wrażenia, bo tak dobrze jesteśmy obznajomieni z tym słowem. Ale powiem wam, że my często stawiamy tej Bożej Wszechmocy jakieś bariery, jakieś granice. Zaraz wam wytłumaczę, co mam na myśli. Na przynajmniej dwóch przykładach z Bożego Słowa. Spójrzmy na przykład Abrahama. Człowiek chyba najbardziej kryształowy Starego Testamentu. Tak niewiele można mu zarzucić. Człowiek, który jest ojcem wiary, tak nazwany. Niesamowity człowiek. Wiecie, kiedy Bóg objawił mu się w Haranie, kiedy miał 75 lat, otrzymał niesamowite obietnice od Boga, potężne powołanie.
I wtedy usłyszał, że będzie ojcem wielu narodów, że w nim będzie mnóstwo narodów błogosławione, że królowie będą pochodzić od niego i tak dalej. Ale on już wtedy wiedział, że aby to mogło się wydarzyć, to musi mieć syna. To był pierwszy krok do spełnienia się tych obietnic. Ale widzicie, on nie wątpi. On wierzy, pomimo tego, że już w tym momencie wie, że jej potrzebny jest Boży cud. Przecież nie był od wczoraj ze swoją żoną. Miał już 75 lat. Już w tym momencie wiedział, że potrzebny jest tutaj Boży cud, ale w niego bezgranicznie wierzył. On wyruszył stamtąd. I jak znamy Boże Słowo, on Bogu wierzył. Ale mija wiele, wiele, wiele lat. Dochodzi do 100 lat prawie. I w wieku 99 lat Pan Bóg ponownie mu się objawia. Oczywiście wiele, wiele pomijam z jego życia. Chcę tylko tę jedną myśl podkreślić. I moi drodzy, w jaki sposób Bóg się mu przedstawia? Pamiętacie? 1 Mojżeszową 17:1. On mówi: Abramie, jam jest Bóg Wszechmogący. Od tych słów rozpoczyna. Dlaczego? Bo widzicie, to, co on doskonale wiedział przez jego życie, przez to, że obietnica nie była realizowana, to gdzieś się zostało pomniejszone. To gdzieś zostało schowane. Ta wiedza stała się może już sloganem. Ta wiedza stała się już nie tak ostra i nie tak mocna w jego życiu. I Bóg musiał przyjść i na nowo przypomnieć: Abramie, jam jest Bóg Wszechmogący. Ale widzicie dalszy ten rozdział, gdyby go czytać i analizować, widzimy, że Abram miał już pewien problem. On już tak naprawdę nie do końca czekał na spełnienie obietnicy. On już mówi: niech zostanie przy życiu Ismael. Moi drodzy, i tu była jego granica. Tu była granica jego wiary w Bożą Wszechmoc. On wierzył, że Bóg jest wszechmogący, no ale do pewnych granic. Bóg może otworzyć łono Sary, no ale no do pewnych granic, w sensie wieku. Widzicie, i tu była jego granica, ale Bogu dzięki on ją pokonał przez Bożą moc. Na nowo uchwycił się wiarą Bożego Słowa. Chcę pokazać drugi przykład z Nowego Testamentu. Znamy historię, opowiadanie z Nowego Testamentu. Jair, przełożony synagogi, pojawił się w jego domu, w życiu poważny problem. Córeczka 12-letnia ciężko zachorowała. I zobaczcie jego wiarę. Gdyby on nie wierzył, że Jezus może mu pomóc, nie szedłby. On wierzył, że Jezus jest w stanie uzdrowić to dziecko. Dlatego poszedł, prosił o pomoc. Podobnie i domownicy jego wierzą. I wyobrażam sobie, kiedy oni czekają, może wyglądają przez okno, czy Jair wraca z Jezusem. Może patrzą, no jeszcze jest czas, jeszcze zdążą przyjść. Jeszcze zdążą, wiedzieli, że jakakolwiek by to nie była choroba, Jezus może uzdrowić. Ale widzicie, kiedy zmarła, to co zrobili jako pierwszy? Jezu, jesteś już niepotrzebny. To była ich granica. Rozumieli, że Bóg może wszystko, ale dopóki żyje. Jak zmarła, Jezu, już nie musisz przychodzić. Posłali posłańca do Jaira, już nie trudź nauczyciela. Już jest za późno. Tu była granica ich wiary w Bożą Wszechmoc. Moi drodzy, czy my nie stawiamy przypadkiem Bogu jakichś granic? Wiecie, łatwo nam jest wierzyć w to, co już doświadczyliśmy. Łatwo nam jest wierzyć w to, co już gdzieś widzieliśmy lub słyszeliśmy, że Bóg czyni. Ale poza to czasem możemy stawiać Bogu granice w Jego wszechmoc. Wiecie, ja tym tematem żyję już dłuższy czas. I rozmyślając o tym, ja myślałem, że ja nie stawiam Bogu granic. Aż do zeszłego tygodnia, kiedy usłyszałem pewne świadectwo, które mnie totalnie zaskoczyło. I zrozumiałem, tam była Twoja granica. To nie było coś, co sam przeżyłem, ale coś, co usłyszałem. Ale to mi dało do myślenia, znowu postawiłeś Bogu granicę. Dlatego, że to świadectwo, które za moment opowiem, po prostu mnie totalnie zaskoczyło. Nie spodziewałem się, że Bóg może zadziałać w ten sposób. Przytoczę to świadectwo. Jest ono dosyć radykalne, dosyć niesamowite. Dlatego od razu mówię, jeżeli ktoś chciałby sobie sprawdzić, odsłuchać, jest to dostępne w internecie. Problem w tym, że tylko po angielsku lub czesku.
ale ktoś, kto zna, może mogę po nabożeństwie służyć namiarami. Ono jest dużo szersze, ale to, co chcę powiedzieć, również tam jest. Oto tuż za naszą południową granicą mieszka pewien Irakijczyk, znaczy on już jest Czechem, ale pochodzenia z Iraku i służy wśród muzułmanów. I nie dalej jak w marcu, czyli kilka tygodni temu, był na targu w Iraku. I był uczestnikiem zdarzenia, że wybuchł samochód, bomba, samochód, pułapka. I wybaczcie za to, co powiem, jest to drastyczne. Ale żeby to miało sens, muszę to powiedzieć. Wiecie, i wiadomo, wybuch, straszna sytuacja, mnóstwo krwi, mnóstwo paniki. Ale on zwrócił uwagę, bardzo blisko niego była matka z takim kilkuletnim dzieckiem. I teraz ten straszny opis. Wiecie, ta bomba, ta siła wybuchu poszła jakoś tak w kierunku tego dziecka, że go po prostu rozszarpało. To jest makabryczne, ale naprawdę. Głowa oderwana, kończyny poodrywane, masakryczny widok. I ta matka po prostu, jak to zobaczyła, wpadła w jakiś taki amok, zaczęła wyć, zaczęła przeklinać Allaha, zaczęła przeklinać wszystkich. I ten nasz brat, który to widział, po prostu podszedł do niej, też zdesperowany, i zaproponował jej po prostu modlitwę. Ona w tym szoku wszystkim zgodziła się. I on wyciągnął swe ręce i zaczął się modlić. I teraz jest to, co mnie zaskoczyło. Wiecie, to dziecko, te części tego dziecka zaczęły się schodzić. Głowa wróciła do korpusu, ręce, każdy oderwany fragment ciała zaczął schodzić z powrotem. I dziecko wstało, żywe, zdrowe, i podeszło do mamy. Bóg jest wszechmogący. Jezus jest wszechmogący. On może wszystko. Wiecie, i ta matka pyta tego naszego brata, coś ty zrobił? A on mówi, nic, modliłem się. Ale do kogo się modliłeś? Do Allaha? On jej tłumaczy, że do Jezusa. Ale dla niej to imię zupełnie nic nie znaczyło. Ona pierwszy raz to słyszała. Próbuje jej tam jakoś tłumaczyć, kim on jest. I w końcu ta kobieta mówi, nieważne jak nazywasz tego swojego Boga, ważne jakim on jest. Od dziś jest moim Bogiem. I zaczęła krzyczeć na cały głos, że Jezus jest jej Bogiem, choć niewiele z tego rozumiała. A on nie uspokaja, ciszej, za to możesz zginąć. No, za takie wyznanie możesz zginąć. Ona mówi, teraz, kiedy mam takiego Boga, to mi jest obojętne. Coś niesamowitego. Wiele ludzi na tym targowisku w tym momencie się nawróciło. Kochani, co chcę podkreślić? Nie stawiajmy Bogu, Jego wszechmocy, żadnych granic. Bo On ma wszelką moc. Wszystko to, co może wydaje ci się, że w twoim życiu już umiera. Może twoje małżeństwo, może twoja rodzina, może twoje dziecko odeszło tak daleko w świat, że w tym duchowym znaczeniu wydaje ci się, że to już umarło. Cokolwiek ci się wydaje, że w życiu twoim już obumiera, wiedz, że Jezus, wszechmogący Jezus, zmartwychwstały Jezus, może to przywrócić do życia. On to może dzisiaj uczynić, bo On jest wszechmogący. Ale wiedzmy też jedno, że On nie działa w oparciu o nasze zachcianki, ale o swoją wolę. Ale o tym to za chwilę. Moi drodzy, drugi powód. Drugi powód, dla którego uczniowie czuli się tak, jak się czuli. To jest ten, który wzmiankowałem, że oni nie widzieli Jezusa. Zobaczcie, Jezus szedł z nimi. Jezus rozmawiał z nimi. Ale nie byli świadomi tego, że to jest Jezus. Oni nie widzieli Go, w znaczeniu nie rozpoznali Go. Kiedy Maria Magdalena odchodziła od pustego grobu, spotyka kogo? Jezusa. Spotyka Jezusa, ale myśli, że to ogrodnik. Nie rozpoznała Go. Moi drodzy, może podobny problem być w naszym życiu. Może mamy świadomość tego, że Jezus jest z nami, bo to obiecał. Ale nasze codzienne życie tego nie pokazuje. Ileż razy zachowujemy się i funkcjonujemy tak, jakby Go nie było obok nas. Ileż razy nasze postępowanie, nasze zachowanie, czy nasza panika, czy nasz strach, czy nasze emocje pokazują na to, że tak naprawdę ta świadomość, że Jezus obok nas jest jakaś dziwna, jakaś słaba.
Tak wyglądamy, jakby Jezusa nie było obok nas. Moi drodzy, różne są sytuacje. Czasem może ktoś przeżywa po prostu jakiś dramat, jakąś tragedię. Strach go opanowuje, jakieś zwątpienie. Ale wiecie, czasem bywa to w zupełnie mniejszej skali. Tak naprawdę to nie ma większej przyczyny. Tak naprawdę nie umielibyśmy określić dlaczego, ale czujemy się naprawdę przytłoczeni. Czujemy się tacy jacyś zniechęceni, tacy apatyczni, tacy bez życia, tacy, że naprawdę nasze funkcjonowanie świadczy o tym, że Jezusa nie widzimy. To tak, jakbyśmy na nasze duchowe życie założyli ciemne okulary. W tych ciemnych okularach wszystko takie szare, wszystko takie beznadziejne, tak jakieś bez energii, bez życia, bez radości i entuzjazmu. A przecież Jezus jest obok nas. Ten wszechmogący, ten zmartwychwstały, ten uwielbiony, ten, którego widział Jan, jest obok nas. A czasem go nie widzimy. Albo tak funkcjonujemy, jakbyśmy go nie widzieli. Widzicie, kiedy uczniowie szli do Emaus, oni rozmawiali, oni dyskutowali. I jak czytaliśmy w tym przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej, a byli smutni. Wiecie, oni dyskutowali, oni opowiadali, nawzajem wymieniali poglądy o tym, co się stało. Powiem tak, oni nawzajem się jeszcze nakręcali w kierunku tego pesymizmu. O tak, to było naprawdę straszne. I co my teraz poczniemy? Nasz Pan zginął. Być może nas będą prześladować. Może nas będą chcieć znaleźć. Co my teraz ze sobą zrobimy? Kochani, czego oni potrzebowali? Czy potrzebowali tego, żeby jeszcze jeden uczeń do nich podszedł i zaczął ich pocieszać? Tak, bracia, kochani, ja wiem, co wy przeżywacie. Ja też to przeżywałem. To jest naprawdę trudne takie przeżycie. Może załóżmy jakąś grupę wsparcia dla tych w ciemnych okularach. Nie, drodzy, oni potrzebowali Jezusa. Oni potrzebowali Jezusa, ale powiem więcej. Jezus przecież był. Jezus przecież stał koło nich. Oni potrzebowali zobaczyć Jezusa. Oni potrzebowali uświadomić sobie, że naprawdę Jezus jest obok nich. Chciałoby się powiedzieć, Panie, otwórz nam oczy. I taki apel do każdego z nas, do siebie samego. Zawsze, ilekroć czujesz, że masz założone te ciemne okulary. Kiedy, czy jest przyczyna, czy jej nie ma. Kiedy wszystko wydaje się takie szare i beznadziejne. Wołaj do Pana, otwórz moje oczy. Pomóż mi zdjąć te ciemne okulary. Pomóż mi rozradować się Twoją obecnością. Wiecie, te ciemne okulary, to jest taki fajny przykład. Dlatego, że w tym życiu fizycznym, co robią ciemne okulary? Jasne, że są praktyczne, my ich używamy w dobrym celu, ale chciejcie zrozumieć myśl, w którym kierunku zmierzam. Ciemne okulary zniekształcają rzeczywistość. Są iluzją, bo zmieniają rzeczywistość. Jest pełnia słońca. My zakładajemy ich i widzimy to inaczej. I właśnie to robią te ciemne okulary również w duchowym pojęciu. Jezus, nasza światłość. A my ich zakładamy, widzimy to inaczej. Wiecie, nawet nie dostrzegamy czasem tych rzeczy, które On nam daje. Większość z nas jest, powiem, w miarę jako tako zdrowych. Większość z nas jakoś funkcjonuje, mając pracę czy emeryturę. Większość z nas ma rodzinę, ma gdzie mieszkać. Nie cierpimy głodu, nie cierpimy tego, co nasi bracia gdzieś tam w krajach prześladowanych. Ale te ciemne okulary sprawiają, że my tego nawet nie dostrzegamy. Że to nie jest naszą radością. Że to nie jest czymś, czego my potrafimy się cieszyć i Bogu dziękować. To jest taka nasza droga do Emaus. Dlatego, moi drodzy, niezależnie od tego, co przeżywamy, czy to są poważne przeżycia, czy to po prostu jakaś handra nas dopadła, powiedz dość tego. Ja chcę widzieć Jezusa. Ja chcę uświadomić sobie, że Jezus jest obok mnie. I zawołaj, Panie, otwórz moje oczy. A wiesz, co się stanie? Stanie się dokładnie to samo, co w ich przypadku. Kiedy ich oczy się otwarły, totalna zmiana. O 180 stopni. Jeszcze wieczorem czy w nocy biegusiem z powrotem do Jerozolimy.
pełni radości, pełni entuzjazmu, totalna zmiana, kiedy uświadomili sobie, że Jezus żyje i żyje obok nich. Panie, otwórz nasze oczy, żebyśmy Ciebie mogli widzieć obok siebie na każdy dzień, w każdej sytuacji, przez którą przechodzimy. Przypomina się mi sytuacja proroka Elizeusza. Pamiętacie, to jest Druga Królewska, 6 rozdział. Pamiętacie, była taka sytuacja, że król chyba Aramu planował jakieś zasadzki, jakieś potyczki względem Izraela. I co sobie zaplanował, to nie wyszło. Dlatego, że król izraelski został o tym wcześniej uprzedzony. I każdy ich zamysł, każda ich zasadzka została niezrealizowana. Nie wyszło im. I w końcu król się zdenerwował. Powiedział, jakiś kapuś jest między nami. Ale mu powiedzieli doradcy, że to nikt z nich, że oto to Bóg objawia ich zamysły prorokowi Elizeuszowi, a ten przekazuje dalej. I on wtedy powiedział, nie, koniec, ja skończę z tym. I posłał cały duży oddział wojska, konnicy, po tych dwóch ludzi, czyli sługę z prorokiem, do miejscowości Dotan. I pamiętacie tą sytuację, nastał poranek, kiedy sługa się budzi, kiedy sługa wstaje, chce wyjść, wokół miasta armia. Armia nieprzyjacielska. Armia, która przyszła właśnie po nich. Powiedzcie mi, czy to jest poważne doświadczenie, czy błahe? Bardzo poważne. On zrozumiał, że praktycznie ich życie się kończy. I wpadł w panikę. Panie, mówi do proroka, co teraz zrobimy? Co poczniemy? To było tragiczne doświadczenie. Właściwie ich życie mogło się za moment skończyć. I wpadł w panikę. A prorok mówi właśnie te słowa. Panie, otwórz jego oczy. Panie, otwórz jego oczy. I kiedy otwarły się jego duchowe oczy, co zobaczył? Pełno wojsk anielskich. Halleluja. Więcej jest tych z nami niż przeciwko nam. To zobaczył. To była prawda, której wcześniej nie dostrzegał. Ale mam pytanie. Kiedy on zaczął panikować? Kiedy on strząsł się ze strachu, czy te wojska już tam stały? Przekonany jestem, że tak. Problem w tym, że on ich nie widział. I tak czasem bywa w naszym życiu, że my jesteśmy przerażeni, że my się boimy, że my mamy okres jakiegoś zwątpienia. A przecież Jezus jest, bo tak obiecał. Powiedział, będę z wami aż do skończenia świata. I On jest. Zechciejmy tylko sobie to uświadomić. Zechciejmy do Niego zawołać, bo On jest z nami. I jeszcze krótko ten trzeci temat. Ten trzeci temat, który został już w większości omówiony w piątek. Ale parę myśli, niektóre się może troszeczkę powtórzą, ale widzę, że jest też dużo więcej osób niż było w piątek. Więc trzecim powodem, dla którego ci uczniowie czuli się w ten sposób, to było to, że mieli niewłaściwe, fałszywe oczekiwania. Ten werset. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. A myśmy się spodziewali. Mieli tak wielkie oczekiwania. Oni oczekiwali na to, że Jezus pobije Rzymian, przepędzi okupanta, że oto przywróci dawną chwałę Izraela, że narody będą widzieć, że Bóg Izraela to prawdziwy Bóg. Myśmy się spodziewali. A minął już trzeci dzień. Tamtego nie ma napisane, co w piątek pastor powiedział, co ja teraz dopowiem. Tego w Biblii nie ma napisane. Ale oni tak się czuli. I oni to gdzieś wewnątrz mówili. Pan nas zawiódł. Pan nas zawiódł. Pan nas rozczarował. Moi drodzy, może ty znajdujesz się czasem w takim punkcie swego życia, że wydaje ci się, że Bóg nie realizuje obietnic. Że wydaje ci się, że Bóg nie daje tego, co obiecał, że da. A myśmy się spodziewali, że mamy dobrego Ojca, który nam da. I wiecie, czasem bywa tak, że nawet my tego oczekujemy, my nawet mówimy o tym innym, a kiedyś to nie realizuje. Wtedy czujemy, jakby się nam grunt usuwał spod nóg. Uczniowie też nie mogli pojąć,
Dlaczego tak się dzieje? Uczniowie nie mogli tego pojąć. Dlaczego tak się stało? Jak to możliwe? Takie oczekiwania, takie marzenia, takie plany. Nawet w ostatniej chwili nie stąpił z krzyża, nie pobił swoich wrogów. Po prostu umarł. Moi drodzy, i z takim nastawieniem szli do Emaus, bo nie mieli już czego szukać w Jerozolimie, tak się im wydawało. Nie mieli już na co oczekiwać w Jerozolimie. Wszystko przepadło. Chrystus nas rozczarował. Moi drodzy, jak wiecie, przyczyną tego było to, że oczekiwali na coś, czego Jezus w ogóle nie obiecał. Bo przecież Jezus nie obiecał, że oni będą tutaj ministrami, jeden po prawicy, drugi po lewicy. Nie obiecał, że On będzie fizycznie rządził jako Pan, władca fizyczny tego państwa. Nie obiecał, że popędzi stąd Rzymian. On nie obiecał, że będą tutaj oni panami, że będą tutaj rządzić. Czegoś takiego nie obiecał. A oni tego oczekiwali. Ale oni tego nie potrafili zrozumieć. Widzicie, nawet kiedy Jezus już odchodził, pożegnanie, ostatnie chwile, a oni jeszcze pytają, Panie, czy to teraz odbudujesz Królestwo Izraela? Kochani, zadajmy sobie ten trud, to pytanie. Czy to, na co oczekujesz, jest wolą Bożą w stosunku do Ciebie? Czy to, na co oczekujesz, jest Bożym zamysłem lub też Bożym czasem dla Ciebie? Bo jeśli nie, to będziesz rozczarowany. To będzie Ci się wydawało, że Bóg Cię zawiódł. I nie bądźmy tacy, którzy na siłę domagają się. Domagają się, Boże, daj mi to, bo ja to chcę. Nie bądźmy jak dzieci. Wiecie, pewnie każdy z was widział taką sytuację dzieciaka w sklepie z zabawkami, który się upiera. Ja muszę to mieć. Kup mi tą zabawkę. A jak nie dostaję, to tupie, to się szarpie, przynosi wstyd jeszcze rodzicowi. A rodzic tłumaczy, nie. I różne są argumenty. Bo nie mam pieniędzy, albo bo masz już 5 takich w domu, albo bo nie teraz czas na to. Ale on się upiera, bo tego nie rozumie. Kochani, nie bądźmy podobni. Nie mówmy, że ja myślałem w modlitwie, myślałem, że mam dobrego ojca. Dobrego ojca, który mi wszystko da, a on taki. Kochani, dobry ojciec, nawet fizycznie między nami, to taki ojciec, który właśnie nie daje wszystkiego. Prawda? Bo gdybyśmy dawali dzieciom wszystko, zawsze to, co chcą, to jesteśmy złymi rodzicami. I zrobimy tak naprawdę im krzywdę. Bo wyrosną z nich małe, a później i duzi egoiści, którzy będą myśleć, że wszystko od świata się im zawsze należy. Także dobry rodzic to ten, który daje, ale też i nie daje. Który ma umiar w dawaniu, ale i w niedawaniu. Kochani, nasz dobry ojciec, daje, gdy prosimy. Amen? Daje, gdy prosimy? Oj, wiele razy, mnóstwo razy odebraliśmy od Niego to, o co prosiliśmy. Powiem więcej. Nasz dobry ojciec daje nawet wtedy, gdy Go nie prosimy. Albo inaczej, daje więcej, niż Go prosimy. Prawda? Ale kochani, musimy wiedzieć i to jedno, że On czasem może nam nie dać, kiedy prosimy. Bo On nas chce wychować. Bo On nie chce, żebyśmy wyrośli na bękartów. On nas chce wychować. On chce, abyśmy byli ludem, który Go kocha, który Mu służy, który Mu ufa, bez względu na to, czy dostaje, czy nie dostaje. Żebyśmy nie byli tymi, którzy się skupiają na darach, ale bardziej na dawcy. Ważnym jest też, kochani, tego, abyśmy byli świadomi tego, że On to czyni według swojej woli. Według swojej woli, a nie naszych zachcianek. To jest niezwykle ważne. Ale wiecie, tutaj musimy w jedno mieć zaufanie, że Jego wola nie wynika z Jego kaprysu. Nie wynika z tego, że On jest Panem i rządzi nami w sposób apodyktyczny. Każda Jego wola, każdy Jego ruch w stosunku do Ciebie jest podyktowany Jego miłością. Robi to, bo bardzo nas kocha, a my tego czasem nie rozumiemy, a my tego czasem nie potrafimy zrozumieć. Wiecie, przykład. Najłatwiejszy, choroba. Dlaczego tak jest, że ktoś chory modli się, pstryk, zdrowy, natychmiast. Bywa tak, często.
a ktoś inny chory na to samo. Proces. To trwa. To trwa, zanim zostanie zdrowy. Ktoś jeszcze inny chory na to samo musi przejść przez operację czy przez chemię. A jeszcze ktoś inny, Pan go odwołuje. Dlaczego? Tego nie wiemy. To jest Jego wola. Jego najlepsza, święta wola. Z miłości do nas. A my nie bądźmy jak dzieci, aby z Nim dyskutować. On jest Panem. Wiecie, to też jest pewien slogan, którego często używamy. On jest Panem. Ale On naprawdę jest Panem. A my czasami chcielibyśmy to odwrócić. I chcielibyśmy narzucić Bogu, co ma robić. Czyli my byśmy mu rozkazywać, co Ty, Boże, masz zrobić dla mnie. Ale to On jest Panem. I On wie, co powinien zrobić. My by chcieliśmy Mu narzucić, jak to ma zrobić. Tutaj wspomniany w piątek i wcześniej we wtorek Naaman. On właśnie miał to, że chciał Bogu narzucić sposób Jego uzdrowienia. Ale widzicie, Pan Bóg wybrał taki sposób, aby go upokorzyć. Zanurz się na dół, nie raz, nie dwa, 7 razy, abyś się upokorzył, abyś poznał, kto tu jest Panem. Moi drodzy, tego wątku już nie rozwijam, bo też w piątek o tym słyszeliśmy. Kochani, podsumowując to wszystko, chciałbym zachęcić nas do tego, abyśmy w ten poranek wielkanocny na nowo uchwycili tą prawdę, że Jezus jest wszechmogący. Że Jezus zmartwychwstały ma wszelką moc na niebie i na ziemi, to znaczy i w Twoim życiu. Jeśli wydaje Ci się, że coś umiera w Twoim życiu, Jezus może to przywrócić do życia. Zauważ, że On jest obok Ciebie. Ten zmartwychwstały Jezus jest obok Ciebie, więc żyj tak, jakby On był naprawdę. Więc niech Twoje życie codzienne jest godne tego, jest odzwierciedleniem tego, że On, zmartwychwstały Jezus, jest obok Ciebie. Dostrzegaj Go, zobacz Go. A też zechciej wiedzieć, że On ma swoją wolę dla Ciebie i swój plan. I nie bądź jak dziecko, które się kłóci z Nim, które się upiera o tą, cudzysłowie, zabawkę. Wiedz, że On to robi z miłości, bo Cię chce wychować. Czegoś Ci nie daje, bo chce coś osiągnąć. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.